Dzień 38. Szalona wróciła z zupą i z apteczką i z bimbrem i z radiem. Nie, to jest więcej wody. Ona wymieniła to za warca by. Matylda. Gościem okazał być, się być miły, ale tajemniczy człowiek w dziwnym kombinezonie. Podarował nam kilka puszek zupy. To powinno pomóc nam przetrwać nadchodzące dni. Od niego dostaliśmy dodatkowe dwie zupy, zajebiście, ale w dziwnym kombinezonie, w tej zupie nie ma wąglika. Bardzo cieszymy się, ucieszyliśmy się, gdy Dolores bezpiecznie wróciła z pustkowia. Może mamy paranoję? Dobra, zaś ktoś śledzi. Była w sklepie spożywczym. Aha, cztery puszki przyniosła. Genialnie. Cztery baniaki wody, radio, apteczka. Ale straciła bierki. Nie bierki, tylko te warcaby. Te ją trzeba częściej wysyłać w takim razie. Choroba. Szaleństwo. Czekajcie, tatka próbujemy wyleczyć. On jest głodny i chory. Tam mu damy. Ta jest głodna. Tutaj damy puchę. A ta jest głodna. I też chora. Nie no, temu damy. Bo ona już ma paranoję, to na wyprawę nie pójdzie. Chociaż psychiczną się puszcza i najwięcej się dostaje. Ale wtedy psychicznego wypuściłem Teda, ile dobrze pamiętam, tak? Nikt nie może iść. Listu nikt od znajomego niestety nie weźmie. Ale Tadek będzie zdrowszy, 39 dzień. Ty! Gdzie jest buldożer? Się ja pytam. Mary Jane nie czuła się dobrze już jakiś czas, ale jej stan znacznie się pogarszył bez lekarstw. Obwiniała o to nas wszystkich i nic dziwnego. Nie zdziwiło nas, że opuściła bunkier pod osłoną nocy. I to niestety, dzieciaków się pozbyliśmy. Nie jest wesoło, posłuchajcie. Jest bardzo niewesoło. To już po co żyć, jak się nie ma tutaj dzieci obok siebie. Bez sensu. Dobra, good. Na to możemy zaradzić, ale na pozostałe aspekty niestety nie. Macie tu po zupie. Nikogo nie mogę nawet na razie wysłać. Tutaj jest jeszcze zmęczony. A ta jest obłąkana i zmęczona. 40 dzień nastał. O, ten też ma paranoję. Mogłem wyleczyć Mary Jane, no ale skąd miałem wiedzieć. Być może powinien znaleźć... Dobra. Pragnienie i głód, na to zaradzę. Pragnienie i głód. Głód! No niestety. Przyjdzie nam zaraz... O! Czekajcie, dziś witę złożyła nam młoda, radosna kobieta z rudymi włosami i jej kompan, srogo wyglądający najemnik. Przedstawiła się jako handlarka i zaczęła z entuzjazmem pokazywać nam swoje towary. Oferuje apteczkę. Ale ja mam tylko karty. Za siekierę? Apteczkę? O nie, nie wiem. No dobra. Tylko karty mam. Siekiera będzie bardziej przydatna, zdecydowanie. Ci już mają paranoję. Dobra, 41 dzień. No. Dobiliśmy targu, mamy siekierę, nie mamy kart. Ted wypoczął, to teraz świla Teda wypuścimy. No, dokładnie. Choroba, szaleństwo, zmęczenie, strudzenie. Ten ma szaleństwo i strudzenie. Idziesz, Ted, na wyprawę, bierzesz walizeczkę. Hej! Przy śniadaniu usłyszeliśmy pukanie do drzwi, za nimi stał człowiek z dość nadprogą ilością rąk? To mutant?
jego grupa ma problemy ze zdobywaniem zapasów, gdy ludzie widzą mutanta z 5 parami rąk, najpierw strzelają, potem zadają pytania. Złożył nam propozycję nie do rzucenia, jeśli podzielimy się z nim zapasami, on i jego grupa dadzą nam eskortę na kolejną ekspedycję i postarają się, byśmy wrócili do swoim cali zdrowi. I to jest dobre. Ile mamy wody, ile mamy zup? Damy mu to i to? Nie, czekajcie. Wody mam więcej. Ale dam mu zupę. Wodę? Czemu? Bez jedzenia da się dłużej wytrzymać. Bez wody, słuchaj, nie. Ile mam wody? 6 butelek. No to jest to samo. To jest razem zapas wody, tak. 6 butelek, a zupy 3 i ćwiartka. No dobra, dajmy mu wodę. Dzień 42. Co to jest? To jest ta butelka tam. Gdy zgodziliśmy się na jego warunki, nieznajomy rozpromienił się i podziękował nam. Prawdę mówiąc, odrobina zapasów to niewielka cena za bezpieczny powrót do domu z pustkowia. Dokładnie. Tym bardziej, że szalony Ted tam pójdzie. No. Świrowego Teda trzeba będzie... Ale ja mu dam walizkę. Do walizki sikierę. I to jest jedyna możliwość. No co? Radio i kutkę. Nie? To nie da mi tego nie ma. Dobra. Sikierę musi mieć i walizkę. Chociaż nie. Kiery mu nie dać? Czekajcie. Bo musimy się jakoś bronić. Ale jak on nie wróci? Będzie miał eskortę. Dodam mu tylko walizkę, myślę. Dobra. No wóz albo przewóz. Wszystko. Dzień 43. No, ta już nie jest szalona? Jest. Jeszcze pragnienie ma. Spokój i cisza w stronie został dziś naruszony, gdy Dolores nagle zerwała się z miejsca i zaczęła złożyczyć stojącemu na stole radio. Aha, rozwaliła radio. No. Mówiłem dać radio tatkowi. Radio minus jeden. Ona była sprawniona, tak? Tak. No nie mamy radia, nie posyłamy sobie nic. Do obrony jeszcze ma siekierę. Dzień 44. Słuchajcie, ale pomyślałem, że jednak nie, będziemy odcinek ciśli do końca, a potem przepołowię go po prostu, bo nie wiem, czy na trzeci odcinek to jakieś nada się 10 minut, czy 5, czy 20, zobaczymy. Jeśli chcemy być na no dobra, to już też było. Teraz pewnie jest głodna. Co z muchą zjadłem? Palcem? Choroba, szaleństwo i strudzenie. Okej. Dzień 45. Tadek nie wrócił. Gorzej jak go tam brabują i puszczą w drugą stronę. Nic nie trzeba. On naszym przyjacielem, przynajmniej tak twierdzi, wygląda całkiem nieszkodliwie, poza tym, że w jakiś sposób zdołał wyhodować kilka dodatkowych par rąk. To nie jest to samo? Nic nam nie grozi. Złożył nam propozycję, damy mu trochę naszych zapasów. On i jego grupa się odwdzięczą, bo nam gdybyśmy musieli kiedyś bronić schronu. 4. Dam mu zupę. Co oni z tymi ręcami tutaj do mnie przychodzą? 46 dzień. Tadek nie wrócił. Ciekawe, czy wróci. Dobrze jest mieć przyjaciół w tym okrutnym świecie. Mała porcja naszych zapasów to uczciwa cena za bezpieczeństwo naszej rodziny oraz naszych puszek. Słuchajcie, no i teraz tak.
Tatka będą bronić teraz na pustkowiach podczas wyprawy. I mamy też obronę schronu dodatkową. Nie jest źle, no ale dzieci nie ma. Jest wielki, ogromny minus. Spragniona i głodna. Trochę się chyb. Fak, nie mam tarczy strzelby. Dzień 47. Tadek wrócił. Ma naboje. Ma z powrotem walizkę i aerozol. Nic więcej. No. Na stację metra. Dwie butelki wody przyniósł. Naboje. I puszka środka ładobójczego. Okej. No to, ale teraz na wyprawę już nikt nie pójdzie. On jest tylko głodny. Ej, wyślemy ześwirowaną Dolores po raz drugi. Ale i teraz nikt nie obroni. No dobra, wyślemy Dolores. Okej. Dzień 48. Okej, co potrzebują? Nic. Ten jest głodny ponownie. Nie da mucha, palcem ją złapię. No i co, z walizką? Patrz tu, mucho, chodź tu, złapię cię. Ja cię złapię. Patrz, ja muszę ją złapać zaraz. Bo już drugi raz to zrobiłem, wydaje mi się, że tam da się łapać muchy. Bim. No, bzykzej, gdzie ty jesteś? Walizkę, siekierę. No, wóz albo przewóz. Owadobójczy. I naboje. I niech idzie. Idziec. Albo przynieś coś dobrego i będzie dobrze, albo będzie wielka lipa. Dzień 49. Tadek został sam. Okej, wszystko daliśmy do Lore, oprócz żarcia i wody. On jest spragniony i ponownie głodny. Ale na to zaradzimy. Okej. Dzień 50. No, trochę już dni tutaj w tym stronie siedzi Tadek. Zdrowy rozsądek. Nic nie da rady tutaj mu wymyślić. Ale rząd jest naszą. On nie ma radia, dobra. Dzień 51. Ta jeszcze nie wróciła. Myślę, że już nie wróci. Dobra, okej. Pewnie znowu jest głodny. Nie mamy aerozolu. Karalucha. No niestety. 52 dzień. Ruda nie wróciła. O, ten karaluch tu jest! Ble, zmutowany karaluch. O, Tadek, masz przekichane chyba. O ku, spójrzcie na rozmiar tego czegoś. A tam biegnie kolejny, jeszcze większy. Inwazja karaluchów. Jesteśmy zgubieni. Ted jest bardzo spragniony. Tam damy coś do picia. Coraz ciężej oddycha nam się się powietrzem w schronie. Podejrzewamy, że coś może być nie tak z wentylacją. Może coś się tam zacięło, ale jak? Musimy przeprowadzić natychmiastowe dochodzenie. W przeciwnym razie się podusimy. No to niestety. Dolores wróci, tu nikogo nie będzie, bo... Boże, teraz wróci. Niestety nie. 53 dzień. Karaluch nadal biega po podłodze. Zdecydowaliśmy się zignorować problemy z wentylacją i skupić się na innych sprawach. Spowodowało to uciążliwe ataki kaszlu i trudności z oddychaniem, ale następnego ranka sytuacja uległa znacznej poprawie.
Przyczyną tych kłopotów pozostaje dla nas zagadką, ale najważniejsze, że wszystko jest w porządku. Karalu nam zjadł, kurde, puszkę zupy. I została nam jedna puszka. O, już jest lipa. Dzisiejszego ranka, aha, no dobra, polis nikt nie wyjdzie, no bo szalony Tadek niestety nie da rady. Wróciła? 54 dzień? Nie. Fuck. Ale wyczułem 20 dni już dłużej niż za pierwszym razem. To zbyt duże ryzyko. Tadek jest głodny. No nikt nie pójdzie na eskapadę. Czyli ona już nie wróci. Nie wróci. Skoro mogę iść tym na eskapadę, to ona już nie wróci. Jedną z rzeczy, których nikt się chyba nie spodziewał, jest ujrzenie u progu własnego schronu bandy ludzi w zielonych wydziankach. No, Ukraina też takich zobaczyła na Krymie. Którzy upierają się, że zabierają bogatym i rozdają biednym. Nie do wiary, czy powinniśmy wpuścić ten cyrk do środka? Być może zapewnią trochę rozrywki? No wpuszczę, no co mam zrobić? Dzień 55. Radio nam dali. O, ci weseli kompanierze, kompaniarze wydali, byli bardzo uprzejmi, zauważyli, że nie mamy ze sobą radia, więc je nam sprezentowali. Gdy zapytaliśmy się, skąd je wzięli, odpowiedzieli, że od 1%. Ted nie pożyje długo bez picia. No, ale picia mam sporo. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Jak da się nagłówkę, to daje się mu to i to, ok. No nie mogę na wyprawę tatka wysłać. Jednego karalucha, no nie ma, ta poszła, nie wróciła, już nie wróci, ruda. Flądra, dzień 56, pewnie uciekła z listonoszem. Szaleństwo i strudzenie. Życie z karaluchami nie może być chyba takie straszne, prawda? Nawet jeśli podkradają twoje poduszki, skarpetki i portfel. Na co w ogóle karaluchom portfel? A ten smród jest nie do wytrzymania. Ted wypoczął, słuchajcie, to jest dobra wiadomość, bo ja zaplanowałem wyprawę. Ale nie wiem, czy Ted będzie mógł iść. Będzie mógł. Z radiem? No nie weźmie radio i kutkę. No dobra, niech weźmie radio i pójdzie. No ale co, ostatni sposób. To lipa, koniec. Czyli jak jest ostatnia osoba, to nie może wyjść, tak? Ted niechcący wszedł w sam środek obozu bandytów i wpadł w ich farszywe łapska, kwipunek, radio. Nie udało nam się przetrwać. To nasze ostatnie słowa i porady dla tego, kto czyta te słowa. Nieczytelne pismo. Przetrwaliśmy 60 dni. Jest to już spory postęp w porównaniu z pierwszą próbą, która skończyła się w 34 dniu, ile dobrze pamiętam, tak? 34. No, teraz Ted został pojmany w dniu 60, więc jest dobrze. Czy przetrwam 100 dni podczas trzeciej próby, a myślę, że taka nastąpi wkrótce. Okej, dobra, dobyściaki, to było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeśli tego jeszcze wcześniej nie uczyniliście. I zachęcam również do kliknięcia guziczka subskrybuj, jeśli tego jeszcze też wcześniej nie uczyniłeś. Trzymajcie się, miłego dnia, strzała.